Halo, halo, siemanko, cześć, witajcie, z tej strony MRC Śląsk się kłania, czyli Szymon i moja żona Ania przeurocza. Cześć Aniu. Cześć. Witajcie w trzecim, a drugim wspólnie nagrywanym, czyli trzecim odcinku farmingowej rodziny. Witajcie na naszym kanale. Fajnie, ciepło przyjęliście nasz pierwszy odcinek. Dzięki serdeczne za tyle wyświetleń. Chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy tyle wyświetleń na odcinku, który był odcinkiem po kilku dniach po prostu, bo ponad 200 wyświetleń, ponad 20 chyba łapek, 29 czy 30 nawet tam było łapek, także tak trzymać. Na samym wstępie poproszę o te łapki, bo to nas dodatkowo motywuje. Ania obiecała dzisiaj więcej gadać, dlatego dzisiaj Ania gra pierwsze skrzypce. Dzisiaj to, co wy widzicie, to jest to, co robi Ania, także jeżeli coś będzie robiła nie tak, to miejcie do niej wyrozumiałość. Ja już stąd spadam, tepam się do maszyny, która nie chciała przyjechać grzecznie na pole. Spróbuję nią wyjechać na drogę i może wtedy będzie chciała jechać na pole, a jak nie, no to ja będę musiał nią przyjechać. Zresztą ja może od razu nią przyjadę, a ty już też, kochanie, jedź na pole numer 40, bo dzisiaj bierzemy się za ziemniaki, za ziemniory. Nie chciał mi tam ten kombajn dojechać, mam nadzieję, że on będzie chciał kopać przynajmniej, bo taki mamy plan, że pracownik będzie kopał, a my będziemy odwozić. Jeśli to się nie uda, no to nie wiem, jak my to zrobimy. Nagrywamy znowu na dwie kamerki. Dzisiaj jestem w tej gorszej kamerce, Ania w tej lepszej. No ale w sumie, jak patrzyłem na odcinku, to nie było aż takiej różnicy, więc damy radę. Myślę, że po prostu do tego przywykniecie. O, zablokowałeś się już? No. Stresujesz się? Nie, po prostu... Po prostu się zablokowałaś. Po prostu się zablokowałam. Dobra, uznaliśmy, że wynajęliśmy po prostu kombajn na wąski usługi. Ten zrobiłeś przejazd. No, bo faceci lubią, jak jest wąsko i ciasno. No, sorry. Uznaliśmy, że po prostu weźmiemy pracownika na usługi, który będzie nam kopał. Mam nadzieję, że to się tak uda. Że wszystko będzie tak, jak my chcemy. Mam nadzieję, że nie trzeba jakichś łęcin na usuwać. Na które pole? 40, 40. Tam, gdzie się rozkłada już kombajn, już go widzisz nawet. Mogę tak przez pole? Nie, nie możesz. W prawo jedź. Dobra, tu mi się ta maszyna porozkładała. Ona jest niesamowicie duża, ta maszyna. Ja wjadę, żeby zobaczyć, czy to się kopie. Jest, nie trzeba łęcin usuwać. No więc wszystko się kopie. I teraz chwila prawdy. Pracownik pracuje? Pracuje. Jest, dobra. To ja się teleportuję szybko do zetorka. Jadę tam drugim ciągnikiem. Mam nadzieję, że te ziemniaki obficie dadzą. Bo za wypożyczenie tego sąsiada, on sobie za usługę wykopania tego pola policzył 40 tysięcy. To tak liczę, 30 plus ten. Tylko... jedną rzecz trzeba zrobić, ale to musisz ty. Daj escape. Tu w tą dróżkę wjechać? Na razie dalej? Czekaj, daj escape. No. I trzeba mu wyłączyć, żeby paliwa nie brał nam. To wtedy będzie trochę mniej kosztował nas ten pracownik. Wszystko mu tu wyłącz, widzisz? Tyk, o. Zapisz grę przy okazji. Mam nadzieję, że nas nie wysypie gdzieś tam do menu. Teraz będzie mniej kasy leciało. Czemu on zakończył pracę? Ale jak, tutaj w tą drogę, czy dalej? No, kotuś po lewej jest to pole, nie? No ja wiem, no, no ale... No to tak tam dalej jedź. Na koniec pola, tam gdzie zaczął już kopać, tam stój. Będziemy od niego odbierać i odwozić to. Myślę, że bezpośrednio do sprzedania. A potem po prostu... no nie będziemy tego magazynować. No nie mamy co zrobić z tymi ziemniakami. My akurat będziemy mieć krówki. Już mamy kurki. Potem pokażę, ile kurek kupiliśmy. Ania się pewnie będzie stresować, że jest na wizji, ale myślę, że da sobie radę. Chciała, żebym jej kierownicę podłączył, tylko że no, mi się źle gra na kierownicę w farmingu. Jej może faktycznie byłoby lepiej. Jeździsz nam po kartoflach, skarbie. No sorry! Także może faktycznie następnym razem. A czemu dalej się nazywasz biuro, skoro zmienialiśmy to na Ania, nie? Dziwne. Dobra, tak mogę stać już. Co? Już tak stać. W ogóle 10 minut się zastanawialiśmy się, gdzie się zmienia postacie. O nie, no tu jesteś Ania, a jak jesteś w ciągniku, to widzę cię jako biuro, jaki bezsens. Z 10 minut zastanawialiśmy się, jak zmienić postacie, a to trzeba po prostu iść tam do garderoby i się przebrać i zmienić ten. Także ja już jestem chłopem, Ania jest dziewczyną, miało być na odwrót. Nie wiem, czemu on przestał kopać. Myślę, że zrobię mu po prostu takie dwa takie okrążenia. Ale ja chcę jechać kombajnem. Nie, będziemy odwozić, pracownik będzie kopał. Ale to bez sensu, bo ja nie lubię tak. Ja wiem, że ty nie lubisz, ale to my się nie. Ja się sam nie wyrobię, żeby to odwozić, wiesz? To niech ten odwozi. Pracownik tak nie idzie chyba. Czemu?
No bo to jeszcze tu tak nie działa, tak jak powinno. Dobra, ja tu jadę, żeby on miał gdzie nawracać, bo ja podejrzewam, że on dlatego przerwał pracę, że nie miał jak nawrócić. Więc zrobię to tak trochę nie po ludzku. I wykopię to tak pod prąd. Czyli nie tak jak idą rajki, tylko po prostu, bo rządki idą tak wzdłuż, a ja teraz kopię w poprzek, ale no chcę, żebym miał gdzie, gdzie po prostu nawracać. Ty za ten czas, kochanie, możesz, nie wiem, popatrzeć na mój tyłek, w sensie na tyłek tego kombajna. No mega jesteśmy zadowoleni z tego, jak przyjęliście nasz pierwszy odcinek. Ja mogę do ciebie usiąść? Nie, właśnie nie da się, jeszcze nie ma modu pasażera. Gdyby ktoś chciał tutaj z nami wziąć udział w odcinku, to też jak najbardziej na tam, gdzie wysyłaliście zgłoszenia, czyli na stronie Farminga, możecie po prostu wysyłać mi zgłoszenia do wspólnej gry z nami i wtedy po prostu możemy też razem zagrać. Jeśli macie ochotę nam tutaj pomóc, pomocy tutaj naprawdę no od groma jest do roboty od samego początku, bo jak wiecie, gramy na sezonach, więc na wszystko mamy ograniczony czas, także jak najbardziej przydacie się. Mam nadzieję, że uda się też tu zaprosić Szarpiego, że uda się zaprosić Wujka Bohuna, może Venturio skusi się z nami zagrać. Zobaczymy, no. Pole manewrów w Farmingu 19 jest duże, więc mam nadzieję, że to się uda. Dobra, sprawdzimy, czy on będzie już teraz sobie umiał nawracać. Trochę miejsca mu tu zrobiliśmy. Jeszcze tam z drugiej strony trzeba mu miejsce zrobić. Miejmy nadzieję, że będzie już umiał. Aczkolwiek, no, pracownicy pozostawiają wiele do życzenia. A może faktycznie, kotuś, ty sobie to kop po prostu. A ja jakoś tam radę na dwa ciągniki to odwozić. Ja, tak będzie na pewno ciekawiej. A to nie idzie do jednego, nie wiem, dwóch przyczep na przykład. No nie da się, bo mamy za słabe sprzęty, wiesz. Dlaczego? Bo jesteśmy biedni. Dobra, to kop sobie tutaj te ziemniaczki. Tam jeszcze sobie zrób na tym jeszcze raz, jeszcze dwa takie przejazdy w poprzek, żebyś miała gdzie nawracać. A ja tu jak się porządkuję na E, jak wszędzie. No ja wiem, to na z drugiej nie. strony podejdź. O, teraz masz. Porządku. Dobra, wezmę tu, poprawię ten twój ciągnik, bo tu tak stanęłaś tak. Tak byle jak. Tak byle jak, no właśnie. I chciałem cię opieprzyć tak publicznie. No. Pisaliście, że Ania pewnie Szarpi też właśnie pisał. Pozdrawiamy serdecznie, że Ania na pewno się rozkręci i będzie git. No. A to wszystko dlatego, że się nie miałam wszczelić, bo to Szymon cały czas gada. Tak, bo jak wiecie, ja jestem taki gaduła i ja bardzo dużo gadam i Ania po prostu z grzeczności nie chciała mi przerywać, ale ja jej powiedziałem, tak, że ona może mi przerywać, nie? Jak chcę tylko coś powiedzieć, no my mamy przygotowane. Mamy tutaj. Co jest? Zahaczyłaś? Nie. To co? Zamiast na W dałam na E i wyszłam. Aha. Ej! No teraz wsiadłeś do traktora. Musisz wyjść i przeskoczyć tam. Ania się będzie jeszcze tej gry uczyć. Myślę, że jak będzie grała więcej. Ej, znowu! No to będzie coraz. No to podejdź z drugiej strony, skarbuś. No, albo tak, no. Dobra, na tabulatorze to zrób, bo widzę. Bo tam w życiu nie wejdziesz. O, jesteś. Powyłączaj mi te. Na tyldę się to wyłącza, no. Będzie ci zdecydowanie lepiej kopać w kamerze od środka. A tylko na nawracanie zmieniać. Będzie ci wygodniej, zaufaj mi. Na którym? Na C się zmienia kamera. Widzisz, bo tak fajnie widzisz. Nie widzę. Jak to nie? Idź po prostu do przodu, a krawędź tego to jest twój jakby cel, nie? Czyli tam musisz mieć ten nachał, podnosisz teraz. Dobra, no już jedź tak, jak już nie podniosłaś. Bo tym się bardzo trudno steruje. To nie jest tak łatwe jak kombajnem, bo on ma jakieś dziwne takie osie. Ale myślę, że sobie poradzisz. Kobiety na traktory w końcu, nie? Na tym ta seria między innymi polega, że tu Ania będzie miała dużo pracy. Jadę trochę nie tak, jak się powinno, ale... Ja będę musiał chyba też kupić większy ciągnik, bo nie wiem, czy ten fent sobie da radę z siewnikiem, ale zobaczymy. Bo my musimy też posiać rzepak i musimy... Bo pszenica jeszcze trochę tutaj jest na zasiewy. Patrzę na kalendarz, wy tego nie widzicie, ale... Pszenica jęczmień możemy siać aż do końca października, a na rzepak mamy ostatni dzień. Ale no, co ty robisz? Ja nie chcę grać z tej kamery. Ojoj. No to czemu sobie jej nie zmieniasz? W sensie nie tu z tej kamery, tylko tu z tej. Aha, a dlaczego? Czemu? Właśnie ich widzą, przynajmniej będzie ciekawie. Ile tam masz w tym? A, 50% dopiero. To damy radę, nie ma. Myślałem, że będą bardziej sypać te kartofle. Dobra, jak tam dojedziesz do góry, to potem zawróć. Nie jedź dookoła, tylko zawróć, wiesz? Mhm.
Bo. Ja tu jest więcej miejsca, żeby zawrócić z tej No, ale strony. będziesz też miała ten rękaw do wysypywania z tej strony i będę mógł podjechać, żebyś mi mogła wysypać. Wiesz? No i teraz sobie zawróć, podnieś na V. Rób to tak, jak się należy i obić Właśnie dookoła. nie lubię robić tak, jak się No to rób należy. tak, jak się należy. A pamiętaj, że patrzy na ciebie przynajmniej 200 widzów. Bo tyle obejrzało pierwszy odcinek. Także wiesz, a myślę, że jak będą wiedzieć, że to ty jesteś w roli głównej, no to będzie tych wyświetleń dwa razy tyle. Będą Ta, patrzeć, jak jasne. lamisz. No. Ale nie martw się, ja też zawsze lamię na V. V opuszczasz skarbie i jedziesz do przodu. Idziesz z tej kamery? Zdecydowanie mi Na tak O lepiej. wystaw ten. Na O wystaw ten rękaw do wysypywania, a ja podjadę się opróżnić. Będziesz mogła W się na mnie trakcie spuścić, jazdy? znaczy się zrzucić. Nie wiem, czy w trakcie jazdy, czy dam radę, bo ja nie mam myszki, przypominam ci. Ty zawsze masz myszkę. Ostatnio nie miałam i powiem ci, nie jest to takie łatwe. No, ciężko się gra bez myszki, potwierdzam. Dobra, wysypujemy się. Wow, ale to ma rozmach. Jaki brzydka animacja wysypu. Nie podoba mi się za cholerę. Jakby Dobra, ktoś przejadę tak, a potem to obornik rozrzucał. poprawiam. Jakby ktoś obornik rozrzucał, naprawdę. Kurna, ja już mam pełno. Prawie. Ty jeszcze nie jesteś pusta. Mamy za małe przyczepy na taki sprzęt. Jeszcze Dobra, mam szesnaście procent. ja sobie teraz sprawdzę, po ile pieniądzów gdzieś są te ziemniaki. Ziemniaki. Ziemniaki 388. Sklep rolniczy Le Jardin des Farmer. Oznacz miejsce. To mi będzie, powinno mi wyrygać na mapce gdzieś. Gdzie to będzie? Tutaj jest, dobra. No to. To zróbmy tak, żeby on tam spróbował sam to zajechać. Gdzie jest mój traktor? To nie major, to ten, dobra. Stwórz pracę i nie przejedź, a dostarcz. Dostarcz, jak się to nazywało? Unijcie mi. Jak się to nazywało? Sklep Ciebie. rolniczy Le Jardin. Dobra, sklep rolniczy Le Jardin. Już pracę. Dostarcz. Dostarcz. Ewator zbożowy. Przetwórnia. Targi zwierząt. Karka. Sklep rolniczy. O, zapętlanie. Dobra, i dostarcz. Zacznij pracę. Pojedzie on tam, czy nie pojedzie? Jedzie! Dobra, to ja siadam do tego drugiego, do Zetorka w takim razie. On powinien mi tu przyjechać z powrotem. Jak sobie radzisz? Nie wiem, ocenią widzowie. Bardzo nas też cieszy. Gratulujemy jeszcze raz użytkownikowi Sword Cruise, czyli Dawid L, za zwycięstwo farminga. Mamy nadzieję, że też tu do nas zagości jako gość. Że też z nami odważy się zagrać. Pozdrawiamy go serdecznie, raz jeszcze gratulujemy. Bardzo nas cieszy, że tak licznie wzięliście udział w tym konkursie. Ja liczyłem, że będzie 10 zgłoszeń, a tu ponad 20 zgłoszeń, 27 dokładnie chyba było, No, jakoś tak, ale jak dużo, się nie dużo, mylę. no. I to jest mega fajne. Dobra, odpuść się, ja znowu wysypię tą resztę. Właśnie fajnie, bo było w ogóle dużo nowych widzów, których tak Tak. jakby nie ma na co dzień, nie Dokładnie. I uczestniczą w miejmy live'ach. nadzieję, że będziecie tutaj do nas wbijać, że będziecie oglądać, że nie wzięliście tylko udziału w konkursie i nara, ale może będziecie podglądać nasz kanał, bo no, u nas konkursy to nie jest rzadkość. Naprawdę nie podoba mi się animacja tego wysypu. Dajcie znać, co sądzicie o tej animacji, a dla mnie to wygląda jak rozrzucanie obornika. Coś ten deseń. Kartofli chyba nie muszę przykrywać. Czekaj, poczekaj, aż o jest, 100%. Mi zostały trzy. Jadę do tego Le Jardin to wysypać. Fajnie, jakbym go dogonił, no ale tym majorkiem go na pewno nie dogonię, bo on już pewnie pojechał gdzieś tam. Ale będę go podglądał, gdzie jedzie na tym, na mapce. Także spoko, dam radę. A ty sobie tam na spokojnie hop, bo masz bardzo duży zbiornik, więc damy radę.
Ale fajnie, no jedzie tam. Ciekawe, czy wysypie w te miejsce, gdzie trzeba i ciekawe, ile zarobimy na tych ziemniakach, bo bardzo niska cena jest. 300 coś za 1000 litrów chyba. Także, no cena nie powala. Ja nie umiem tutaj no to, tak. Ale czemu jedziesz w koło? Ja ci powiedziałem, że masz nie jeździć. Nie chcę jechać w koło. No to przejedź sobie tu jeszcze dwa razy, żeby mieć tu gdzie nawracać. Ten się tak w poprzek, nie? No to... To mów mi nie, teraz mi gadasz, nie jedź w koło. No dobra, no ale to tak ja ci przejechać? Na samym początku, kochanie, powiedziałem, że masz sobie dwa takie poprzeczniaki tam wyciąć. Ej, patrz, patrzyłem na twój ekran i rąbałem w drzewo. Dobrze, że tego nie widzicie. Ha, ja mogę tutaj lamić. Moja żona niekoniecznie. Ale bardzo ładnie się uśmiechasz do kamery, kochanie. Cały czas podglądam. W ogóle będę taki rozkojarzony, bo ja patrzę na wszystkie monitory, a mnie nagrywa kamera z laptopa. I jak patrzę gdzie indziej, to widzicie, że nie patrzy się w kamerę, nie? No ale mam nadzieję, że... Też tak ostatnio, nie? Mam nadzieję, że jakoś ten... A powiedz mi, przyznaj się, ty oglądałaś nasz odcinek później, czy nie? Czy tak tylko tam częściowo, czy wcale? Całego? Nie. No ja zobaczyłem prawie cały i powiem ci, że nawet nam to wyszło, wiesz? Tak. Jestem z nas zadowolony. Dobra, nic tam nie jedzie. Śmigać. Ja spróbuję tutaj jeszcze jakiegoś OBS-a czy coś pobrać na ten komputer. Ale masz ustawione te niszczenie chyba, co? Plonów. Chyba jest włączone, no. No, bo... Tak jak gdzieś... Spróbuję właśnie ten... Zainstalować tu jakiś Actiona czy coś. Actiona raczej lepiej. I takich parę takich zrzutów porobić. W sensie kilku takich sekundowych... no, tych momentów jak ja coś robię i spróbuję wam to tak pomontować. No może nie w tym odcinku, bo już teraz no, nie mam jak, ale w jakimś innym odcinku spróbuję tak zrobić kiedyś, żeby były takie wstawki tego, co robi drugi użytkownik, nie? W sensie drugi gracz. Może się to uda, może ten laptop da radę, bo powiem wam szczerze, że bardzo fajnie sobie radzi ten laptopik z tą grą. Myślałem, że on sobie będzie gorzej radził. Nie mam tu chyba konsoli włączonej, więc wam nie powiem ile FPS-ów. A nie, mam! I tu jest po 55 do 60 FPS-ów, powiem wam szczerze. Więc naprawdę jestem pod wrażeniem tego laptopa. Albo farminga, no jedno z dwóch. Albo farming tak dobrze działa, albo ten laptop sobie dobrze radzi. Jak tam twoje procenty? 19, więc to jeszcze spoko. Akurat zdążymy dojechać i cię opróżnić we dwóch. Atakujemy. Ciekawe, co on tam zrobi, aż jestem ciekaw. Kurczę, jeżeli znajdziecie jakieś modyfikacje na wyłączenie tej okrągłej mapki, tej małej, to ja będę pierwszy, który taką modyfikację sobie zaimplementuje. Bo wkurza mnie to, że muszę parę razy się przełączać przez te mapki. Powinno być tak jak to Sharpie mówił na którymś odcinku, że po prostu wybierasz w menu, czy chcesz mieć małą mapkę okrągłą, czy małą mapkę kwadratową. Ale mamy... No, bo jest pierwsza taka. Tak, no. Wyłącz sobie ten F1, bo to ci tylko przeszkadza. F1 u góry. Nie jeden, tylko F1. O, widzisz? Ci to znikło i teraz masz lepiej. Więcej widzisz. Pewno. No i teraz sobie już jedź tam, gdzie byłaś, z tamtej strony, gdzie masz już tak dużo zrobione. I sobie rób to cały czas. Przychód ze zbiorów. Wow, za jedną taką przyczepę 5000. To może kombajn nam się spłaci, żona. Nie wiem. W ogóle zrobiliśmy jeszcze taki minus, że wypożyczyliśmy to przed północą, a potem poszliśmy spać. I zapłaciliśmy za ten kombajn dwa razy. Brawo my. Ale postanowiliśmy sobie, że te 30 tysięcy za ten jedno wypożyczenie sobie dodamy, bo no to było takie nieświadome trochę, nie? Więc myślę, że nam to wybaczycie. Ej, ciekawe gdzie on wróci, bo patrzę, że on wraca, jedzie z powrotem. I ciekawe, czy on wróci na to pole 40? Czy wróci gdzieś tam na farmę? To jest do mnie ciekawe. Bo jak wróci na pole 40, to będę normalnie pod wrażeniem. Chociażbym mu drogi nie zajechał, bo ja już tu jestem koło niego. O, jak ładnie wyjechał, nawet mnie nie przybrał. W takim życiu realnym nie wyobrażam sobie jeździć czymś takim. Czemu? Masakra. Ciężko? Pomocnik został przez tego. Tak, już go odblokowałem. Dobra, i teraz ja będę wysypywał. Ja mam trochę mniejszą przyczepę, więc za moją nie będzie aż tyle. No, choróbską mi już tak prawie, że całkiem odpuściło. Już w miarę dobrze się czuję. Prawie, że nic mi się nie dzieje. Czasami jeszcze jakiś katar mnie dopada.
jak właśnie teraz przed nagraniem zapomniałem się ogarnąć i czuję, że mi znowu zaczyna spływać do gardła wszystko. No ale damy radę. Fajnie, bo mam podgląd na czas nagrywania i tak dalej. Muszę tylko podnieść głowę nad laptopa i już wszystko widzę. Dobra, on wysypał 3000 za moją przyczepę. W tą stronę, gdzie mam tyle placu, to spoko, to umiem nawrócić, spoko. Mhm. A tam, z tamtej strony są te drzewa i się co chwilę gdzieś zablokuje, nie umiem tak. Ale powiem wam, fajnie by było, jakby w farmingu dodali jeszcze możliwość kupywania zbiorów, nie? Bo fajnie by było na przykład, jakbyśmy, nie wiem, mogli podjechać do skupu i kupić sobie przyczepę na przykład zboża i przerobić te zboże na nasiona, nie? Fajnie by było. I wtedy byśmy na przykład mogli też, nie wiem, mieć krowy, czy tam kury, czy świnie i inne takie. I moglibyśmy śmiało, mówili, że ten, że Radeon się bardzo grzeje. A kurczę co, a Nvidia się nie grzeje. Mam tak gorącego laptopa, że to jest aż niemożliwe. No ja wtedy też, jak no. grałam, to strasznie. Ten traktor przyjechał do ciebie, czy on pojechał na farmę? Nie, ten traktor pojechał na farmę, czyli tak jak się obawiałem, że on... Nie, on jeszcze jedzie, czekaj. Jest szansa, że on przyjedzie do ciebie. Normalnie jestem ciekaw, gdzie on pojedzie. Jak stawiacie? Gdzie pojedzie ten traktor? Ty jak obstawiasz? Że pojedzie na farmę czy na pole? Na pole. Że na pole? Że jest aż tak inteligentny? Ja bym w to nie uwierzył. Fajnie jakby tak było. No. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No teraz ma ostatni zakręt i potem wszystko się wyda. Wow, ludzie tu chodzą pod mostem. Mam nadzieję, że tam nie mieszkają, ale właśnie bardzo podoba mi się element życia tutaj na farmingu 22, przepraszam. Słusznie to zauważył Arikson, serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek Ariksona, ten taki nietypowy. Jak nie sypie? Już przejechałam prawie pół paska i no nie sypało, tak dopiero teraz. Plany, no. To pewnie jedziesz po jednym pasku tylko, całą szerokością tej przystawki. Kop, kop, nie denerwuj się, kochanie. I Arikson dodał taki fajny odcinek rzeczy, których mogliście nie zauważyć. Tam między innymi był ten baner po polsku, który już wszyscy zauważyli. Wow! Gdzie mi tu wyjeżdżasz, panie? Ja jadę drogą podporządkowaną, główną, czyli z pierwszeństwem, a ty jechałeś z drogi podporządkowanej na główną. Co to miało znaczyć? Szkoda, że tego nie widzieliście. No i dodał też fajne takie, że podszedł na przykład do piekarni i słychać, że tam się piecze chleb, nie? Podszedł do, nie wiem gdzie on jeszcze podszedł, gdzieś tam jeszcze podszedł i słychać, że tam się robi coś tam, nie? Czyli jest taki element życia. Pod dom podszedł, to nawet było słychać, jak ktoś w tym domu rozmawia. I to jest mega fajne. A że tutaj tak jest w Tak, farmingu? W farmingu 22, no. Mega to jest fajne, że jest taki element życia właśnie. Ty, ten ciągnik przyjechał do ciebie. Ha, ha, ha. No i jestem w szoku teraz, ci powiem. To ja wygrałam. Czyli podejrzewam, że jak ty się teraz na niego wysypiesz do pełna, to on pojedzie znowu do tego. Weź spróbuj tylko. On tam gdzieś jest na polu, no niedaleko ciebie. Powinnaś go mieć koło siebie. O, weź podjedź i się wysyp na niego. I zrobimy eksperyment. Musisz na niego wsypać? Tak, wysyp się na niego. Chyba będziesz musiała sobie od drugiej strony podjechać. Wow! Ja nie mogę patrzeć na twój ten. Dobrze, że wy nie widzicie tego, co ja robię, nie? Bo ja bym teraz do rzeki wjechał. Patrzyłem na Anię, czy wszystko dobrze robi i kurde, bym do rzeki wjechał sam. Ty tam patrz, czy ty Musisz dobrze Musisz objechać robisz. Go dookoła, no wiesz? No toż jadę. Bo trochę w złym miejscu zaczął i trochę w złym miejscu stanął, ale... Kurwa, ja po całej łące jeżdżę, naprawdę. Musimy też kupić łąkę, żeby mieć dla krów. Musimy wybrać jakąś łąkę i kupić. Nie wiem, czy kupimy pole z łąką, czy łąkę z polem, samą łąkę. Trochę dalej musisz odjechać, co prawie blisko podjechałaś. Ale się sypie. No, za przyczepę. Nieważne, leci do przyczepy. Dobra, niech ci będzie. Niech ci będzie, że tak to działa. Podoba mi się, że ten ruch uliczny też tak w miarę szybko jeździ. Tu mam jeszcze niesprasowane, kurczę, tyle zboża. Pracować i zebrać, bo nam to się zniszczy. No i złóż teraz i odjedź. Ciekawe, czy on pojedzie dalej. Jedzie gdzieś. To jest fenomenalne. Ja jestem w szoku normalnie.
przejadę to, co tu wtedy pomijałam. Ja, bo ja też jadę się do ciebie wysypać. Bo tam masz chyba na tyle, żeby mnie jeszcze napełnić, nie? Ja mam 25%, to nie no, wiem. No, to śmiało to jeszcze. To co? Podjeżdżasz? No, no. Tylko trzeba przemyśleć, w którym miejscu go puszczamy, żeby potem łatwiej się było wysypywać, bo ja go tak trochę w kijowym miejscu widziałem, ale normalnie jestem pod wrażeniem, że tak to się udało. Naprawdę. O, nie mam jeszcze pełnej, ale jadę. Ty sobie za ten czas zdążysz nakopać. Nie? Mhm. No teraz mnie farming zaskoczył, naprawdę. Byłem pewien, że to się tak nie uda. A tu proszę. Czyli można w sumie fajnie zrobić sobie odwózkę kiszonki na przykład. Tylko kurde, kto to będzie ubijał? Wtedy będzie potrzebny jeden do ubijania, na przykład 3 pracowników do odwożenia i jeden może kosić. Wow. To jak będziemy ten, jak Sword Cruise zaprosimy, zwycięzcy tego konkursu, to może się to tak uda zrobić. Jakbyś to dała tą myszkę, tu nie było? Cię wygodnie? Dobra, to ja ci spróbuję trochę przesunąć, żebyś miała trochę więcej nie, miejsca. Nie, dobra, no to ja też mogę się tu... Bo będzie ci tak na pewno wygodniej. Jej, no to normalnie się teraz zaskoczyłem. A ty wiedziałeś, że tak będzie działać, czy...? Tak nie. Obstawiałam. Tak stawiałaś, no to wygrałaś, żółwik. O, pan Meat Gaming gra teraz w farminga. Ciekawe, czy wam się to nagra. Chyba nie, bo to jest obraz z gry. Wykoś sobie tu jeszcze jeden, będzie ci jeszcze łatwiej nawracać. Dobra. A to nie jest niszczenie plonów, ty to kopiesz po prostu, wiesz? Bo jak masz cały czas opuszczone, bo nie robisz tego tak, jak powinno się prawidłnie. No nie. No, wiesz? Mam cię. Ja coś czuję, że tu po prostu komentarze pod to naszym filmem to same lamy będą. Zostaniesz konstruktywnie skrytykowana. O. Na lamy to sobie trzeba zasłużyć. O ty! O. Za to jakby widzieli, co ja robię na laptopie, to wierz mi, że miałbym gorzej niż ty. Ale myślę, że nikt nie będzie patrzył na pod... No, zresztą masz mapkę wyłączoną, także nikt nie widzi, co ja robię. No ja co chwilę gdzieś stoję, zawracam. Nie jest to takie hopsiup grać na laptopie, jeszcze patrzeć, czy moja żonka na pewno wszystko dobrze robi. Ale to nie musisz mnie sprawdzać. Nie musisz sprawdzać, czy dasz sobie radę świetnie, tak? Wydaje mi się, że już mam na tyle lat dużo, że sobie poradzę. Okej, dobra. Teraz to mnie pojechała. Ale ja się czerwony ze wstydu zrobiłem chyba w tym momencie. No, jak to wykopiesz, to potem, nie wiem, albo prasowanie będziesz robić. Trzeba to sprasować, a ja pojadę siać nam ten rzepak, bo musimy go zasiać w końcu. A ile ten minut jeszcze będziemy grać? No nie wiem, na razie mamy 28, więc myślę, że tak no do godziny bym chciał maksymalnie. Nie chcę robić dłuższych tych odcinków. A ty jak uważasz? No też tak myślę, bo no. Taka godzinka to jest taki maks, bo no. Potem się nie chce oglądać takich długich, nie? Dokładnie. Znaczy nie narzekali widzowie, że za długi odcinek. Jak patrzyłem na statystyki, to też bardzo dużo osób oglądało cały, więc... Czy Maciej chyba jedynie, nie? Czy kuzyn Johnny się śmiał? Tak, że króciutki odcinek, no. Króciutki odcinek, patrzę, o, 40 minut, no to krótki. Ale tak, to jest krótki. No, robiłem kiedyś odcinki po 2 godziny. Zresztą jak robię z Parenbusa czy z Eurotracka, to są dłuższe. Tak wiem, dawno nie robiłem, ale zdarza mi się, naprawdę zdarza mi się czasami nagrać odcinek Eurotracka albo z Parenbusa. Zwykle potem go nie publikuję, bo się coś zepsuje, ale... Teraz ostatnio mam trochę więcej doświadczenia w tym nagrywaniu, więc po prostu jest łatwiej. Nie wiem, czy lubicie tak oglądać jakby z tej perspektywy, ale mi osobiście się tak gra bardzo. No będziecie dobrze. Mieli tak na przemian, nie? Raz jak Ania będzie, to będziecie mieli wszystko z kamery drugiej osoby, a jak ja będę grał, to raczej większość z kamery pierwszej drona. Osoby. Tak, właśnie. Ania lata z dronem, a pracownik sobie robi. Tak. Jaki, ej, wiesz co, no teraz to powiedział.
No śmieję się przecież, no. No, diatu, mnie palce już bolą, pracuję jak A gdzie ci się mogę. wygodniej robi? Na laptopie czy tu? Nie, to zdecydowanie tutaj. No. To akurat zdecydowanie O, tutaj. znowu pracownik sprzedał, czyli w sumie prawie 15 tysięcy zarobiliśmy na tym. Nie no, w sumie 4, 4, 8, 12 tysięcy zarobiliśmy. Teraz ja A jadę ja znowu wysypać. tam stanie w tym samym miejscu? Tak, no. Ale to ja go poprawię ci teraz, jeśli chcesz. Nie, no dobra. Znaczy, w sumie trochę bardziej na pole może wjechać. Co on teraz robi? Normalnie wjechał, wysypał się i jedzie. Ty, normalnie? Ale ta przyczepa mega kozacko wygląda. Ona wygląda jak... Ta przyczepa od tego pracownika, ona wygląda jakby jakaś wywrotka jechała, nie? Bo nie widać ciągnika, a tył tej przyczepy wygląda tak jak wywrotka, nie? Ej, czemu się to nie wysypuje? Wysypuje się to czy nie? A ja, jeszcze pieniądze nie lecą, bo się jeszcze burta nie otwarła. Dobra, okej. No i spoko, fajnie się w sumie wyrabiamy, bez problemu. Ania sobie tam na spokojnie kopie. Pracownik sobie też fajnie na spokojnie odjeżdża. Ja go teraz będę starał się gonić. No, od 15 tysięcy już zarobiliśmy. To nie jest źle. To połowa kombajnu już się zwróciła. Jeszcze parę kursów i kombajn będzie zapłacony. No trudno, ale trzeba było to wykopać, bo szkoda, nie? Wiem, że mogłem wynająć tańszy kombajn. Ale to byśmy to robili 2 dni, a ja chciałem to jak najszybciej mieć z głowy. Więcej kartofli sadził raczej nie będę. W bulwiaste to niech idzie bulwiasty. Pozdrawiamy wujka Bochuna. A my sobie tutaj będziemy robić nasze dochodowe plony, czyli wiecie, może jak kiedyś kupimy taki kombajn, no to tak, ale teraz póki nie mamy takiego kombajnu, no to nie będziemy sadzić kartofli. Może kiedyś świnki pójdziemy i nam taki kombajn będzie potrzebował. Chociaż na takie małe pole to faktycznie ten mały by wystarczyło kupić i sobie tam robić te dwa rzędy, nie? No nie wiem, zobaczymy w sumie. Ja raczej mało, bardziej w buraki bym poszedł. Buraki są trochę bardziej opłacalne. I tu z buraków można robić te wysłodki i tak dalej, więc to jakby miałoby większy sens, nie? A ziemniaki można po prostu sprzedać i tyle. Chyba, że można je gdzieś do jakiejś restauracji wozić na jakieś frytki. Czy można robić Czemu jakieś ten? przetwórstwo z ziemniaków? Chipsy albo frytki albo coś? Co czemu, kochanie? To często trzymam właśnie na W, żeby jechało, nie? I mi nie jedzie, tak jakby się tak... To nie Nie wiem. może, że się zwiesza, tylko... To nie mam pojęcia. Nigdy nie zaobserwowałem czegoś takiego. A ci ludzie tu chodzą dookoła tego mostu. Dziwne. Oni może tam nie chodzą? Nie umiem chłopa dogonić. Chłop tak szybko jedzie, że nie umiem go dogonić. No, to akurat ty dojedziesz. W sensie wykopiesz to do końca. To my do ciebie dojedziemy, bo pracownik już tam prawie jest. Wysypiesz się na nas. I będziemy mieli po robocie. Koniec, no. To sprawnie poszło z tymi ziemniorami. 30 minut odcinka i ziemniaki wykopane, więc raz, dwa. Zrobimy fajne zdjęcie koło tego kombajnu. Jak go rozłożysz, ja stanę do wysypywania, pracownik stanie z drugiej strony i takie jakieś fajne zdjęcie zrobimy na miniaturkę, co? No. A jak wam się podoba miniaturka tej serii Farmingowa Rodzina? Z naszym zdjęciem. Jak wam się podoba taki pomysł na miniaturkę? Wszystkie będą tak samo, czyli zdjęcie w tle farminga plus nasze zdjęcie w tym samym miejscu wstawione. Dajcie znaka, czy wam się tak podoba i czy mamy co jakiś czas te zdjęcie nasze zmieniać, nie? Bo, no wiecie, my fajnych zdjęć mamy dużo, nie? Fotogeniczni nie jesteśmy, ale fajnych zdjęć mamy dużo, więc możemy tam jakieś zdjęcie co jakiś czas wstawić, inne. Czy ma być cały czas takie samo, żebyście mieli, nie wiem, bardziej rozpoznawalność serii czy coś? To już też decyzja należy do was. No i czy mamy co jakiś czas zrobić live'a z tej serii, czy raczej trzymać się tylko odcinków? To są takie pytania na dziś dla was, takie zadanie domowe. Zobaczymy, czy odrobicie. No. Co, jak ci się podoba kopanie ziemniaków? Spoko. Tak? Kombajnem mogę jeździć. Nie Mówisz? lubię Nie lubię jakoś tak, jak ty jedziesz gdzieś. To już szczególnie teraz, jak te auta Kombajnem, ty jeżdżą. zaraz dostaniesz tego zetorka i będziesz tu orać. Ale to tak chcesz po polu gdzieś tam, to spoko jeszcze. Ale nie lubię takiej, wiesz, żeby gdzieś jechać w drogę, bo tam jest za dużo przeszkód. Coś myślisz, że zawsze ty będziesz miała lepiej? Nie ma opcji. Dostaniesz zetorka i będziesz orać, tak jak ja miałem orkę na tym małym A polu. to mówię ci Nie, przecież. no tu myślę, że bez problemu, bo można było od razu siewnikiem wjechać. Tylko co najlepiej posadzić po tym? Jest tu też taki płodozmian, jak było w farmingu 19 w tym season modzie, czy tu nie ma płodozmianu? Bo teraz nie wiem co zasiać po tym.
po kartoflach. Może rzepak chyba będzie dobry po kartoflach, co? Czy nie? Dobra, możesz otworzyć, to ja się od razu wysypię. A potem resztę pojedziesz wysypać, jak już pojedziesz ten, to pojedziesz resztę wysypać na tego pracownika. On jeszcze nie przyjechał? Jest już, tak jak tobie, w twoim miejscu. No bo już myślałam, że się nie zmieszczę. Miałam 87%. Tak możesz się nie zmieścić, więc to może i tak pewnie będę musiał jeszcze raz zajechać. Znaczy, w sensie ja pozbieram wszystko do zbiornika, po prostu wy nie... No, o to mi chodziło właśnie. Nie dacie rady wszystkiego zebrać. Wywieź, no. Dobra, to ja już jadę. Mam ich do niego wysypać, czy... Nie, no dokop to do końca i ja akurat za ten czas dojadę, to wysypiemy wszystko. Kurczę, jeszcze tak daleko ten skup, no ale trudno, no tam jest najlepsza cena. No nie będę jeździł tu bliżej, gdzie jest niższa cena, no bo to by się mijało z celem. Gdybym te ziemniaki pewnie przytrzymał, to później pewnie by się je bardziej opłacało sprzedać, ale wiecie, no jak to, wow. Ale poszło, widzisz? Uderzyłem ten. To ustalamy jakiś hashtag na dzisiaj, skarbie? Możemy. Możemy. To wymyśl dzisiaj ty. Nie ma, że ona się zwiesiła. To ja zanim ty odpowiesz, to znaczy zanim ty się zastanowisz, to ja jeszcze odpowiem, bo tutaj padło wczoraj na live takie pytanie, skąd wziąłem taki pomysł na oryginalne hasło do tego konkursu, nie? Te MSZ, DW chyba, nie? D jak Discord? Nie, było W jak Brona i D jak Discord. To po prostu było takie, wiecie, zbieżność, nie? To, co mi się tam gdzieś tam przytrafiło, tak jak było właśnie z tą Wroną, W jak Wrona, no to ten, to nie było w ogóle, nie miałem żadnego hasła przygotowanego, tak? Stwierdziłem, że tylko chcę, żeby były 5 liter i żeby to nie było żadne zdanie, bo w sensie żaden wyraz, bo by było za prosto. No i tyle, to tak wszystko na spontana było. A hasło sobie takie wyszło, żebyście go nie mogli odgadnąć. Po dwóch literkach, tylko chodziło właśnie o to, żeby to było hasło, które nie jest hasłem, w sensie... Które nie jest słowem. Nie jest słowem właśnie, no żeby nie było za łatwo, no. Jeżeli chcecie więcej takich konkursów, to dajcie znaka jakieś, no może nie będzie to zawsze farming, bo farming to jednak 160 zł, ale możemy zrobić tak, że po prostu, no że będziemy robić takie konkursy, jeśli chcecie, jakieś symboliczne nagrody zawsze gdzieś tam się znajdą. Nie? No. No. To wymyśliłam hashtag, o. Ale to będzie taki, każdy może dać inny. O. W sensie takim, że kopiemy dzisiaj ziemniaki i każdy daje tak jak u niego się mówi na ziemniaki, czyli... Czyli hashtag ziemniaki, hashtag pyry, hashtag kartofle. Dobry pomysł tak w sumie, bo ktoś kto wejdzie i będzie widział różne hashtagi, to potem stwierdzi, kurwa, co ja tam mam dać za hashtag, że każdy daje inny, to chyba muszę obejrzeć, nie? Tak. No w sumie, Lubik, fajnie to wymyśliłaś. Czyli albo hashtag pyry, albo hashtag ziemniaki, albo hashtag kartofle. Podjedź tam do niego, chyba, nie? Chyba, że jeszcze ktoś inaczej no, może. Hashtag bulwiaste, na przykład wujek Bohun na napisze, przykład. Nie? Tak. Pozdrawiamy raz jeszcze. Kurde, się pozdrawiam tego wujka, jemu się pewnie czeka teraz. Myśli, kurde, ten MRC Actons pewnie odcinek żeby nagrywa. To już się tak, nie... na B. O Jezus, moje uszy. Aż tak głośno to chodziło? No tak dosyć głośno to chodzi, no. No to spoko, to ty to tam jeszcze mu wysyp. Może nie będę musiał się ja już wysypywać. Ile masz? 15 tysięcy. Ej, to może my tego naraz nie zmieścimy w ogóle na te dwie przyczepy, bo ja nie wiem ile wchodzi na tamtą przyczepę. Bo ja za wami wysypię tak. prosto nie, no, do tego. Fajnie jakby jeszcze się dało zdjęcie zrobić. Może zdążę... Czekaj, nie wytypuj jeszcze. Ja podjadę też. To sobie zrobimy zdjęcie jeszcze. Podjedź, a od drugiej strony nie dasz rady, nie? No to chyba, że tym przejedź, nie? No nie, bo to wtedy się zepsuje i on już nie pojedzie tego wysypać. Ale w sumie możemy sobie jechać razem to wysypać, nie? Ten ostatni raz. To wsiądź do niego. Nie, no to ja podjadę na pole tu bardziej. Nie, bo ja w ogóle drogę pomyliłem. Ja tu pojechałem, że jadę dookoła. Wsypiemy. Wiecie, że jakoś tak skręciłem, że drugi raz się znalazłem w tym samym miejscu? Brawo ja. Na zdrowie. Przepraszam. Na zdrówko. Dziękuję.
Pozdrawiamy tutaj panią Iwonkę od Szarpiego, bo zawsze jak live'a od Szarpiego oglądam, to Iwonka kicha. A Szarpie jej mówi na zdrowie. No i oni zaś tu idą, no co za gorycie. A to jest pani, a nie pan, zobacz. A, no widzisz. Czyli mam dzisiaj dwie kobiety. O, ale trójkąt, kurde. Zaszczyt mnie kopnął, no. A musisz nacisnąć, żeby ją wyłączyć. No, ścisłaś H? Nie. No i teraz powinno być. O, nie? Wyłączyłaś. No to jak ja tam siadłam, a jej... No to jakby siedziałaś na niej, no. Co mam ci powiedzieć? Gdyby to jeszcze był pan, to jeszcze, nie? Wiesz co? Wiesz ty co? Ale jesteś. No, ten kombajn po prostu oddamy. A ten, żeby zniknął, a my sobie pojedziemy resztę wysypać. Mam nadzieję, że się już zmieścimy teraz. Na dwa razy. No, tak mniej więcej stój. A ja zaraz tam będę, bo już robiłem jakieś kółko, wiesz? Ja skręciłem nie w tą stronę, co trzeba i dwa razy się znalazłem w tym samym miejscu. Sarenka! Nie widziałam. No bo przebiegła sobie, uciekła ode mnie. Łucja tak teraz robi cały czas, nie? Tak? Jedziemy gdzieś autem. No i gadam, bo wiesz, że tak postrojone wszędzie, no, nie? A ona pokaż i gdzie. I gadam i Łucja, zobacz, to jest postrojone. Gdzie? Gdzie? Mówię tu. Ja mówię, widzisz? Tak. My pojechali. A gdzie? Lusia! Nasze dzieciarki to w ogóle jest fenomen. Ja teraz muszę w prawo. Dobra. Ale się męczy ten. Tak akurat fajnie skończymy i... Jaki ze mnie debil! Ja dobrze jechałem. Tylko ja miałem się jechać wysypać, a nie wracać do ciebie. Dobra. O ja cię. Ja dobrze jechałem, ja już byłem pod skupem i stwierdziłem, że przecież jadę do ciebie, nie? No to ze mnie za debil, czemu ja jadę złą drogą, nie? A ja miałem, kuźwa, no to teraz się lamy posypią. Widzisz, mówiłem ci, że na lamy to trzeba sobie zasłużyć. Oto te moje granie nie po takiemu jak być powinno, to jeszcze spoko, nie? Ale to podpiszcie, chłop... ta lama dla kogo będzie, dobra? Chłop już był pod silosem. Chłop już, kurde, miał się wysypywać i pojechał pełny z powrotem. Ja mówię, co mi ten ciągnik tak męczy się? No, ale fajnie, takie, nie? No ładne miasteczko tu jest w ogóle. Bardzo ładnie jest zrobiona ta mapa. A podobno ta amerykańska jest jeszcze lepsza. Niż ta francuska. Nie wiem, bo ja tej amerykańskiej nie zwiedzałem jeszcze. Amerykańskie mi się nie podobało gospodarstwo. No a przecież i tak robiłem swoje, ej, więc... co za ten? Suchenka jakaś taka, nie? We Francji dużo tego jeździ. Ale no taki nie te, nie kultura, nie kultura. A, że się wyrył. Cicho! Niekulturalny. Tak, o. No. Nie jak umiem tak krzykłaś, aż skala wytegowała na Audacity. No widzisz, też umiem. No. Co tak będziesz czekać teraz? No a co mam zrobić? Nic nie masz zrobić, no chłop zawalił. My nie posiejemy tego rzepaku dzisiaj. Czekam na zdjęcie. No ja wiem. Kidding, uśmiech. Szkoda, nie umiem tam się wsiąść do ciebie. No nie umiesz się wsiąść do mnie. No bo wiesz, no tak bez sensu. Teraz wszyscy patrzą, jak stoję i czekam na ciebie. Tu byłem, tu już byłem. Widzisz? A tu muszę zajechać. Już coś dojechałeś. O ja cię. I chłop wziął i zawrócił, kurwa. Byłeś przy polu 13. A przy polu 7. Możesz pokazać, gdzie jestem, nie? Jeszcze raz nacisnij 9. Nie, nie widać. Nie, widać mnie, jak tam jadę. No, był Szymon przy polu 13, tak jak teraz. A przy polu 7 miał się wysypać i stwierdził, że idzie bez sensu, więc się wrócił. Już był przy polu prawie 35. Bo ja już tak sobie myślałem o tym, że jadę na te zdjęcie, nie? I mówię, kurde, przecież czemu ja tu jadę, nie w tą stronę skręciłem, kurwa, jakoś tak mi się zamętliło w głowie, nie mam pojęcia czemu. Och, Boże, Boże. Masakra. Możesz pochodzić, pozwiedzaj sobie trochę lasu, idź pokaż naszą słomę tam obok. No, bo to w nocy kosiliśmy, to nie widzieli.
Tak gdzie? Jej, ale ten, ale on się męczy tutaj w tym sklepie. A ładne kwiatuszki. W sumie to mogłaś się wysypać, bo on by to zdążył zawieźć już ten. No tak, no ale zdjęcie chciałeś. No wiem, ale to by tam zdążył wrócić już, to zanim ja tam przyjadę. Dobra, ja wysypuję ziemniory. Zaraz hajsik przybędzie. Tak, to jest nasze, no. Pastami zarosło już. Musimy sprasować, bo potrzebujemy tą słomę. O, Kasiura rośnie. Kasiura rośnie. 3000, wow. Gdzie tu gdzieś biegać? Co? Gdzie tu na shifcie. Biegasz. Dobra, ja już jadę do ciebie, wiesz? A, że 9 i shift, tak? W i shift. Aha. Nie. Nie ten shift, ten lewy shift. To jedną ręką robisz. A. Ale fajnie. Tak słuchaj, tak tup, no, tup tymi nogami, nie? No, fajne dźwięki są, no. Dźwiękowiec z tego się postarał. I tak nie? Typowo inaczej, nie? Po asfalcie inaczej tak, leci. No. No. Ciekawe, jak jazda konna będzie wyglądać w sumie. W ogóle są. Jedziemy? Tu. Nie mamy konia jeszcze. A ty byś już na koniu chciała jeździć, nie? A tylko konie ci w głowie, aż normalnie na trawę zjechałem. Czemu latasz po kukurydze i komuś kukurydzę depczesz? No właśnie nie wiem. Co do ciebie? Martiana bawisz? Nie. Ej, a teraz nie będziemy wrócić. Jak nie będzie martw? Przed nie siebie. Wiem. Nie wiem, mapę sobie włącz. Nie wiem, gdzieś ty zaleciałeś, ja cię nie obserwuję. 40. Teraz lecę w stronę. No, ja już jestem tu, gdzie zawróciłem, także... To już prawie. To już tu. Ej, już. Ale tu nie wzięłam jeszcze tego. Ale fajnie wygląda ten. Fajnie wygląda ściernisko. O. No zostaw to już, to się zaora. Nie nawóz. Jakby takie listki. No, bardzo fajnie jesień. Wygląda. I jesień, tylko są łęciny ucięte, wiesz? Powyrywane. No przecież wrzesień, nie? No, no tak, no. Ty, mama, my nie zdążymy już nic innego zrobić. Kurwa, my te ziemniaki będziemy mieli na godzinę odcinka. 47 minut już jest. No. No. Nie ma to tamto. Dobra, jademy durś. Strasznie wolno jeździ ten zatorek. Jak da radę wysypać wszystko na ten twój, to będzie lepiej. A nie da rady. Ale to ty jedziesz zatorkiem. Jeszcze trzeba by było pomyć. Co pomyć? Wszystko. Nie no, kombajn oddamy, bo to nie nasz. Niech se, to sąsiad przyjechał przecież. Niech se jedzie do domu. Continental, jakie. No a co ty myślałeś? Ja nie oszczędzam na oponach. Ja kupiłem same najlepsze rzeczy. To ty tak w realu też kupował. Tym jeździ moja żona, to wiesz, to musi być bezpieczne, nie? No, no. A co, w realu kupuje coś taniego? To, że kupuje chińskie opony, to nie znaczy, że kupuje coś na niego. One były naprawdę dobre. Wszyscy w Zakopanem stali, a myśmy pod górkę jechali, pamiętasz? Coś tam takiego było, no. A to, że po jednym sezonie już się do niczego nie nadawały. To, pamiętaj, że chytry kupuje dwa razy. Ale pierwszy sezon były super. Na drugą zimę już były fatalne. Ej, ale powiem ci, tak się zastanawiam, bo jednak pojedziemy dzisiaj z tobą. Czemu? No bo już sobie pozbieram te wszystkie rzeczy, co tam tak? Chcę. No. No to jak uważasz? Ale ja jadę, tak czy siak jedziemy na dwa auta. Ja muszę jechać mądziakiem, bo muszę to rozładować wszystko, bo ja nie będę tu trzymał sprzętu pod blokiem. Bo wiesz, o ile mnie dwa dni nie ukradli, to może tak być, że wiesz... Ktoś cię w końcu skusi na to, nie? Jednak pod domem trzymać sprzęt, a pod tym to jest różnica, nie? I gąbka nam spada z mikrofonu. Wykupić nową. Najlepiej to takie kółeczko. To jest tak zwany pop filtr. Dojeżdżam do was, hurra! Po 20 minutach udało się dojechać. Gdzie dojeżdżasz? No już dojeżdżam. Powinnaś mnie zaraz widzieć albo słyszeć. Już wjeżdżam na pole. Od strony pociągu nie. Ojej, już wjeżdżam jedziesz. Na pole. Na którym się skacze? Na spacji.
To chcesz skakać z radości, Ura! że jadę? Przyjechał! Spoko, jeszcze wyjechałem w drzewo, bo mnie auto potrąciło. Ura, jestem! Ej, ale wysoko, za jakie umiem skakać? Nie powiem, jak to wygląda, ale... Jak co? No nie powiem. Słucham. Nie powiem. Dlaczego? No bo to dziwnie wyglądało. Dobra, dawaj, zrób tu jakieś foto. Pokaż, może ja zrobię, co? Czy ty umiesz? Musisz przede wszystkim wyłączyć te hudy, czyli naciś tą tyldę, która jest pod escape'em. No, to? Jeszcze dwa razy ją naciś. Teraz wpisz GS, dwa razy, nie trzy. GS z dużej H. UDY Visitability. Co? No, wpisz V W I S I B I L I T Y. Pyk. Widzisz? O. I teraz możesz zrobić ładne zdjęcie. Tylko trzeba ten kombajn poprawić, żeby tak stał równiej. Ja chciałam, żeby stał tak. I będzie zrobił zdjęcie, jak się sypie. No tak zrobię. No dawaj, dawaj. Spokojnie, zdążymy. Się sypać. Matka, zdążymy. Print screen. O, myślę, że Jankę z tego coś wypoci. Może tak z tej strony jeszcze zrobię jedno. Żeby były większe te maszyny. Udało się. Dobra, to ty sobie wsiadaj do tego fędziora i jedź już z tym do tego skupu tam na górę. To jest między polem 7 i 8. Nie umiem. Czego nie umiesz? Mapy. No bo to trzeba teraz z powrotem wpisać. O, ja cię kręcę. Coś się popsuło. Dobra. GS Hood. W, I, C, I, B, I, L, I, Ty. Nie. Przynajmniej macie ten poradnik, jak hudy włączać. I teraz możesz sobie jechać. To jak się wyłączało? To. F1. No i jedź. Mogę za tobą? No, ty też ale to musisz odjechać, bo ja muszę się też napełnić. Dobra, bo postaram się sama. Żeby już nie czekać. Ja cię kręcę, to jechać nie umi. No to nie jest tak łatwo, tak popsił. Tam jest tego naładowane trochę. Dobra, ciekawe czy to zmieścimy wszystko. Ile ty masz? 12 tysięcy litrów. Ja, to udało się wszystko zmieścić. Dobra, to jadę za tobą. W międzyczasie sąsiad może już jechać. Dzięki, zapłacone już było, także trzymaj się sąsiad na razie. Nawet my coś na tym zarobili, mama. Mieliśmy 111 tysięcy, jak wchodziliśmy do tego, a już mamy 112. No, dało się coś tam zarobić nawet. Do końca drogi i w lewo, wiesz? Mhm. Sprawdziłam. Także kurczę, no nawet się udało coś tam zarobić na tym. Nie było to takie złe. Nie, aż normalnie z górki to się rozpędziłam. No co ty myślisz, że będzie wiecznie pod górkę przyczą? Ja mieć czasami z górki. Ale naprawdę ci jest tak wygodnie jechać? No. A czemu nie wolisz z kamery? A jak jedziesz autem, to co, to wolałabyś też mieć taką kamerę? No. W realnym życiu? W lewo, tak? No. Patrzę na ciebie, mówisz mi w lewo i ja też skręciłem w lewo. Ale ładnie. No naprawdę, są tak ciekawy krajobraz jest. Ja zaraz do wody wjadę. Panie! Co się stało? No mnie tu cofnął. No to jedziesz środkiem. Dupą. Mi przestawił dupę. Przestawił ci dupę? Dobrze, tylko przestawił, nie? Czy nie przeorał na przykład? Co? Patrzę do izby. Co do izby? Nic nie ma przecież. Czy to jest namalowane? Jaki pokój. Jedź, więc... Jedź, bo cię doganiam. No.
Nie umie się teraz pędzić. Wiecie, jak ja stanę pod tą górkę, to już nie ruszę. To nie ruszę. Jeszcze on mnie wyprzedził. Ufu. A czemu na mnie wjeżdżać? Nie, przepraszam, bo tak niespecjalnie. Ale teraz, ej, wiesz, że z grzeczności powinnaś mi się teraz dać wyprzedzić, nie? No to dawaj. Teraz to zlamiłaś po całości. Cicho. Co cicho, co cicho? Rąbała w coś i zadowolona. Teraz to już mnie nie dogonisz. Jakie statki, jacie. No ładnie, naprawdę jest to wszystko ładnie zrobione, tak. Tak fajnie, tak się, tu czuje się jakiś tam klimat, nie? Ale czemu ty tak jedziesz, Ania? No Szwanda nie umiem jechać. No ale to mówię, że tak ci lepiej, a tak... Daj sobie kamerę od środka i zobaczysz, że jest lepiej. Nie. Wtedy będziesz wiedziała, na co patrzeć. Zobacz se, popatrz. Nie. No masz dużo lepiej. Bo umiesz sobie to wyobrazić, gdzie jesteś. I o to masz nie przyhaczyć. Do tego mostu dojeżdżasz i w prawo, wiesz? Taki krzak mnie mały zatrzymał. Ja się tak nie bawię. Nie dogonisz teraz. Teraz widzowie widzieli, jak wjechałem w krzak. A, wyrobiłam. Dojedź, wyprzedaj. Co? Jadę bokiem. Nie wiem, miałeś teraz odgłos, jakbyś... Cicho bądź! Och, nie będę zdradzał. Tymek! Ło, jaki uwalony, patrz. To się umyje. Miała okazję. Jeśli masz myszkę, ej, to możesz pomyć wszystkie narzędzia. Jedź za mną, follow me, żon, follow me. Wum, wum. A mi już palec. No co ty za wysokie jest te biurko. Ale to jest moja wina, bo mówił mi Alex, że ma mieć 80 na wysokość, a ja sobie zrobiłem 90. Jak konsolę do grania DJ-skiego i to jest dobre. No tu siedzisz, a tam stoisz. No. No właśnie wiem. Znaczy jak chcesz, możesz stać, mi to nie przeszkadza. Dama sobie stój. A, jestem pierwszy, wygrałem wyścigi. Po prostu ci dam fory. Jasne, tak sobie to tłumacz. Och, tu musisz skręcić w lewo. I to by było tyle na ten odcinek, mama. My już nic więcej nie zrobimy. No, godzina. Godzina, no miała być godzina, jest 58 minut, intro, outro. Akurat. Dobra, tu chcę wjeść, jak ci się pokaże ikonka, jeszcze. Jeszcze, jedź do przodu, śmiało. Śmiało, jedź do przodu. No ci już powinno pokazać te wysypywanie. Przełącz się na przyczepę, kobito. Teraz. Co? No i masz tam napisane, co masz wcisnąć. I się będzie wysypywać, poczekać. Czemu tą myszką tak nie zrobisz takiego zdecydowanego ruchu? Tylko... Lubię się tak stukać. A, lubisz się stukać? Tak. Okej, dobra. Jak się teraz zaczynam, to dom, oddam tą maszynę. Pyk. Żeby nam już nie generowała kosztów, zwróć. Pan się już przydał, dziękuję, pan się już napracował. No i... Uf, jak to czaska. No, ten jak słychać, jak ten siłownik. No, dźwięki są naprawdę fenomenalne. No i jedziemy na farmę, na farmie się pożegnamy. No, myślałem, że coś więcej zrobimy w tym odcinku, nie poszło nam to. Wszystko przeze mnie. No. Zamiast chłopka wilnie dojechać od razu tam, gdzie ma jechać. No nie. Gdzie teraz? No na farmę. W lewo. W lewo? No w lewo. Ale zwalniaj sobie, nie jest tak szybko. Nie no, teraz to źle pojechałeś. W lewo miałeś... Powiedziałeś zawróć, w lewo! Zawróć. W lewo mi chodziło, że tam do głównej w lewo i potem na głównej w prawo. Ej, co to są za... Co? Nierówności. No,
Ale Szymek, powiedziałeś w lewo, no to jadę No w dobra, lewo, no nie no. o te lewo mi. No i o te lewo ci chodziło. Tak, miało być w to drugie lewo. I do mostu, i za mostem w lewo. Może nawet wyłączyć mapę, ja ci będę mówił. Dobra. Wolę te twoje lewo, nie te lewo, więc... Nie, teraz do mostu i za tym mostem, za tym wiaduktem, bo to nie jest most, tylko wiadukt kolejowy, tam chyba pociąg u góry jedzie. Za tym wiaduktem w lewo. Wiesz? Lewo? Nie, no gania. No. Czuję twój oddech. Na plecach. Na plecach. Tak w ogóle pozdrawiam Brączka. Tutaj pewnie nie trafi na mój kanał, ale pozdrawiam. Bo raz, że mam dzisiaj jego ustawienia do nagrywania w OBS-ie. Dostałem je, Szarpuś mi podesłał. Dziękuję bardzo Szarpiemu. Zobaczymy jak wyjdzie. Mam nadzieję, że jakość będzie lepsza niż ostatniego materiału. To jest raz. Na pasach wyprzedzać. Halo, policja, proszę przyjechać na farminga. Głoszę cię. Ale dwa, że Brączek też nagrywa serię ze swoją żoną. I to jest zupełna zbieżność. Nie miałem o tym zielonego pojęcia, żeby ktoś mi nie zarzucił, że ja od niego zgapiłem, bo ja o serii z żoną mówię już od farminga 19, więc to naprawdę był mój pomysł. Nie zgapiłem tego od Brączka, ale bardzo fajnie, że ktoś jeszcze miał taki pomysł. Czyli znaczy, że nie jest taki zły pomysł i pozdrawiam ich serdecznie. Fajnie, że miałeś jechać prawo, zawróć. Znowu jestem przed tobą, musisz znowu mnie gonić. Także pozdrawiam serdecznie Brączka i jego narzeczona chyba, bo to nie jest jego żona jeszcze, jak się nie mylę. Dziewczyna czy narzeczona, w każdym razie pozdrawiam ich serdecznie i też podglądam waszą serię. Zobaczę, co tam będziecie sobie prawić na tym twoim kanale. Także no, w sumie bardzo mnie to cieszy, że ktoś padł jeszcze na taki pomysł. Bo to nie jest takie... Wcale nie jest to takie głupie, nie? A jak coś nie jest głupie, a nawet jak coś jest głupie, ale działa, no to nie jest takie głupie, nie? Także... Ja jestem zadowolony, że robimy taką, a nie inną serię. A ty? Bo na ja początku tak chyba nie czuję, byłaś że taka dzisiaj się tu lamy będą sypać jak... Ale na początku nie byłaś taka przekonana, nie? A po pierwszym odcinku już potem wpadłaś taki... Ten, że może jednak, nie? No! To nie tak, że ja ją zmuszałem, bo Ania chce ze mną grać, tylko ona niekoniecznie chciała to nagrywać, nie? Szczególnie jak teraz jest ten... z pierwszej osoby, nie? No... Choć jakby dzisiaj ciebie też widzieli, to też nie wiem, czy by było. Jakbym nie grał na laptopie, to by tak nie było. No no. No no. Tak se to tłumaczę. Tak se to tłumaczę. Mam jechać. Ja jadę na farmę, nie wiem jak. No ale to gdzie mam no, jechać? Prosto przed siebie cały czas. Miniesz pole 40, te które kopaliśmy i ten potem prawo i już poznasz nasz domek, bo taki piękny i zrobiłem, tu? Że nie możesz go nie widzieć. O. Za polem, tak? I jeszcze prosto, śmiało, pani. Chyba za 41, a nie za 40. No jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, dokładnie. No tu już widać, tak? Tu, no, to jest nasze gospodarstwo, tak. Tyk, ja tu podjadę pod karszel, bo wiem, że gdzieś postawiłem karszel, tylko za cholerę nie umiem sobie przypomnieć, gdzie to było. Ej! Co się to stało? Co ty to zrobiłaś teraz? No właśnie. To mnie ten garbus przewalił. Ja żem tu chciał skręcić. No i bo co? To trzeba garbusa przepuścić. Ale ja jechałam z... Kupowałem karszer i nie wiem gdzie... Ja go chyba potem sprzedałem. Ale on za mną jechał! Ej Szymon, co się dzieje? Co? No garbusa masz z tyłu. No ja po prostu patrzyłam... W tą szybę jechałam do przodu. Weź, już nic nie rób lepiej. Dobra, budowa. Ja chcę karszer, bo chyba nie mamy karszera jednak. Ja go miałem, a potem go nie miałem. Czekaj, karszer będzie w narzędziach. O. Trzeba go tu postawić. Ej, no co mi się tu narzędzia? Karszer. Uff. Jak się go obracało? Obracało mi. Jej, to ty go będziesz musiała postawić. Obraca się na myszce. Postawiłem karczę.
środku gospodarstwa, weź. Weź. Nie, muszę to z twojego komputera zrobić. Bo bez myszki tego nie postawię. Dobra, stój tu, bo tam będzie karczew. Stój, nie idź dalej. Bo ja go chcę tu tak sprytnie za ten budynek schować. Więc tutaj. Co ty mi robisz? Czemu wycierasz nos do mojej ręki? Nie wyciera. Tak mnie swędzi po prostu. O, jest. I on będzie tu sobie stał. Nie? Taki skryty. Nie będzie tu nikomu przeszkadzał. I możesz tam iść i nas umyć. Podchodzisz tam, R aktywujesz, to tak jak w innym farmingu było. Ja ci podjadę bliżej, żebyś mnie mogła dosięgnąć. Mogę nawet tu wjechać, jak robić nasza myjnia. Możesz myć. A ty jesteś czysty. Tak? Nie, nie do końca. Ja tam umyj. Się kąpałem. Rano się kąpałem? No. Kąpałem się rano. Dobra, mogę odjeżdżać? No tak. Ja powoli będę odjeżdżał. Ten ciągnik no nie będzie takie proste. Ale czemu mnie dalej sikasz? Dingus, dingus. Myślałem, że odjedziesz tym i ja sobie tu już pojadę do przodu. Przepraszam panią żonę, bo nie chciałbym panią przejechać. Czy ty nie lubisz różowego koloru? Czemu ubrałaś w różową bluzkę? Nie wiem. Bo ty się ubrałeś w to samo, ja się wolałam przebrać do czystych ciuchów. Nie ubrałem się w to samo, podjadę ci tam kombajnem jeszcze. Też go umyj i się tak go w ogóle, no to jedyny taki minus naszego grania na tych kamerach, raz z tej, to jest to, że będziemy musieli co chwilę postacie zmieniać. Tak, za każdym razem będziemy musieli postacie zmieniać. No, i ja się będę przebierać, może niekoniecznie. Ja sobie to po prostu zawsze robię to samo. Żeby było szybciej, bo wtedy już wiem, co gdzie jest. Dobra, jedź umyty jesteś. Jeszcze no jeszcze kombajnem tam podjedź. A ja próbuję wjechać przyczepami do garażu. Ej, zobacz. Ej, chyba urwałam karszę. Czemu urwałeś karszę? Za daleko no bo ja szłam do przodu, szłam, patrz. No bo za daleko odeszłaś. I on mi znika potem. No bo dalej się nie da, wąż ma tylko tyle i koniec. Co za osioł. I zniknął znowu, widzisz? No bo go, jak, nie możesz iść dalej. Ale on mi znika, no to powinno, nie wiem, mnie stopnąć i nie mogę dalej, a nie... Ej, co to jest? No nie wiem właśnie, co to znaczy. Ale nie idzie tego ten, to jest chyba, że ja jestem, wiesz? Mhm. Ale nie jestem pewien. No, Szymku, trzeba kończyć. No już będziemy kończyć, no. Ej, bo my musimy po dzieciaki do przedszkola jechać zaraz, nie? No. Ej, ja tam podjeżdżam do ciebie. Możesz umyć jeszcze kombajna, co się go przezimuje już. Okej, wyjadę tu bliżej, żeby ci węża starczyło. Mam długi. Masz tak. Długi wąż? Jesteś zboczona. Ja mówię normalnie, to co ty myślisz, to ja nie wiem. Tak sobie to tłumaczę. Muszę teraz od tyłu, znaczy od przodu wziąć tą przyczepę. No. Nie, z tyłu. Ej, jestem, ozak, umyję ci u góry. Wow. Byłeś na kombajn z tym karczerem. No. Proszę go dokładnie umyć. Dokładnie. A zobacz tam, to jeszcze więcej. Osiu. Ej, ja tu wlazłam, nie wiem stąd zleźć. No to po co tam wleziłaś? Jak ja tu mam zejść z tego? Jestem na podłodze czy nie? Nie. Nie, no bo ten kombajn nie jest przecież taki jak ja. Nie, normalnie jestem. Ale ten kombajn nie tylko, że jest czysty, on jeszcze jest do ten, do pomalowania, wiesz? Chyba. Tylko używany chyba. Czekajcie, ja sam chcę zmniejszyć na 2. Tam nie wjechać. Nie lubię cofać z tymi przyczepami, ale... Jeżeli się nie da, to czasem trzeba. Bez myszki to w ogóle to jest utrudnione. No, musiałam przeskoczyć. Te czary mary. Dobra. Czekaj, ja próbuję zaparkować przyczepę, ale... Widzę, że mi się nie wyjdzie. Co?
O jacie. No tak jest wygodniej, wiesz? Ty się łatwiej. Nie ma pooglądać swoje poczynania. Nie, lepiej tego nie pokazuj. Mogę ci dać spróbować, jak chcesz. Zobaczę, że to nie jest takie łatwe. Taka naklejka. Gdzie? Na drzwiach. Tak? Nawet nie widziałem. A, nawet mi to teraz idzie. Jak się skupiłem, wiem, że muszę, to mi to idzie. Nie do końca. A ja, ty mi tam jeszcze wchodź, no. Przecież rozjadę cię, dziewczyno. Trochę w prawo. No i ładnie. No, myślisz, że to jest tak łatwo. Znaczy trochę w prawo, to sprawić potem. No i ładnie, i teraz już jest prosto. Trochę ci ucieka. Ty wychodź stamtąd. Już wyjdę, nie? No, nie wyjdziesz. Zablokuję cię i nie wyjdziesz. No, nie wyjdę. Rozjadę swoją żonę. Może tak... O, zobacz! A? Miś tak? Jest, pura. Udało mi się przyczepę postawić. Dobra, kochani, gdzie fajnie jestem? Było. Ale mamy godzinę 10, już ja nie wiem, czy wy to będziecie chcieli oglądać. Nie wiem, na tabulatorze się przeciepni do ciągnika i go zgaś. Zapomniałem go zgasić. No nie wyjdziesz stąd, dziewczyno. Tego też zgaś. Tego też zgaś. Dobra, możesz wysiąść teraz, pani Ania. Ciekawe czemu jak jesteś w ciągniku, to jesteś biuro, a jak jesteś tam, to jesteś Ania. Dobrze, kochani, my wam bardzo dziękujemy. No nie podchodź tak blisko, nie będziemy się całować. My wam bardzo dziękujemy za wspólne, za oglądanie. Przestań skakać jak pajac. Ty się w sołtysa bawisz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znaka, co byście jeszcze zmienili. Czy na pewno wam się ta seria podoba, czy mamy kontynuować? Koniecznie łapki w górę, kto oglądał do końca. Pamiętajcie o hashtagu, był w ciągu odcinka hashtag, moja żona go wymyśliła. Także no co, no tyle na dzisiaj, no przestań skakać. Ty chcesz na mnie wskoczyć? Właśnie to zrobiłam. No wiem. Ale to jak chcesz na mnie nadskoczyć, to po live już, dobra? Znaczy po nagrywaniu. Dobra, kochani. Z tej strony Ania i Szymon. Dziękujemy wam bardzo za wspólne oglądanie, za odcinek i tyle na dzisiaj. Dość widzenia, do zobaczenia. Trzymajcie się serdecznie do następnego odcinka. W następnym na pewno kolejne prace na naszej farmie. Łapki w górę. Do usłyszenia. Pa! Nie zapomnijcie o hashtagu. No, trzymajcie się serdecznie. Hej, pa pa. Pa.